Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trajo, w kolejnym odcinku Salamandry na modyfikacji Kazi Redux, jako Afganistan. No, zaczęliśmy tutaj taką małą serię Afganistanu i musiałem nieco cofnąć się. Na szczęście zrobiłem sobie takiego save'a tutaj na drugim odcinku, więc nie ma problemu, ponieważ zastanawiałem się, jak tutaj ich pokonać. Okazało się, żeby ich pokonać, musimy zająć Delhi, a żeby zająć Delhi, to oczywiście musimy mieć jakąś siłę tutaj, żeby to zrobić. I popatrzyłem sobie, jak tutaj by to wszystko porobić. Na szczęście w pewnym okresie odblokowuje nam się o tutaj. Tak, w 38 roku odblokowuje się to. Jeżeli pójdziemy o tu, tu, tu i tu, to później jest możliwość, że Rosja do nas dołączy. Oczywiście sprawdziłem sobie, jak to wygląda i aż tak dobrze to nie wygląda, ale spróbujemy, zobaczymy, czy nam się uda. No i zobaczymy. Ogólnie to jest, nie wiem po co to zrobić, nie wiem jak się by to dało robić, dlatego że dosłownie trzeba dojść do Delhi, czyli dosłownie, nie wiem, zrobić sobie spadochroniarzy i się zdesantować, ale nawet to jest niemożliwe do Afganistanu. W takim razie spróbujemy to jakoś wykonać, czy nam się uda, zobaczymy. Okej, z tego co się nauczyłem podczas gry, to jest to, że dosłownie to zbytnio nie masz sensu atakować, bo nie mamy zbytnio możliwości tego, ale popróbujemy. To co w głównym mierze chciałbym zrobić, to jest zdobycie tego portu. Ten port jest na pewno jednym z ważniejszych dla nas. Oraz jeżeli się by nam udało tutaj jakoś popchnąć, to może byłoby fajnie, tylko że teraz musimy to zrobić, bo nie da się później nieco tego porobić, bo już nie mamy za bardzo siły na to. Więc powoli tutaj musimy się, że tak powiem, zbroić. Niestety nie mamy zbytnio, że tak powiem, możliwości jakiegoś większego rozwoju. Tutaj chciałbym, żebyśmy weszli, ale czy nam się uda, to jak mówiłem, zobaczymy. Musimy tutaj wypchnąć dosłownie trzy dywizje, teraz jest 5. No mówiłem, że to jest bardzo trudne do zrobienia. Tutaj nas też widzę, że atakują. To co głównym moim zamierzeniem jest to, że tutaj musimy zacząć, w sumie jak już mamy tyle produkcji, to po prostu pozmieniać sobie, żeby produkować lepsze karabiny. Jak to się nam uda, to powinno być o wiele lepiej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że uda nam się na przykład, nie wiem, tam Rosjan jakoś wezwać? Patrzyłem na to, to dosłownie nie ma czegoś takiego jak prawdopodobieństwo, po prostu jest 50 na 50 szansa. I to jest, może być bardzo wkurzające, kiedy powiedzą nie. Okay, więc tutaj na razie sobie rozstawmy dywizję, potrzebujemy zaatakować to. Tutaj było takie, że co powinniśmy zrobić tą sztuką, tak naprawdę możemy powiedzieć, że a, nic, no okej, może być fajna sztuka. Dobra. Czy nam się uda w ogóle tych popchnąć? Zdejmowanie z nich organizacji jest naprawdę denerwujące. Nie mam żadnych dywizji. O, jeszcze przyszły kolejne dywizje. Nie powiem, brak jakichś dobrych dywizji jest naszym największym brakiem. Kurde. Usunę to, bo chciałbym mieć agencję jednak. Bardzo chętnie bym chciał, żeby tutaj była jakaś dywizja i to bym wtedy wykorzystał. Ale nie widzę, żeby oni aż tak bardzo chcieli to zrobić. Więc tak, spróbujmy zaatakować tych. Nawet nie jest przez większość czasu dzielone. No najgorsze jest to, że do tej wojny dochodzą pozostali oraz to, że no
bardzo trudna to jest jednak wojna. Żeby ją wygrać, to naprawdę, naprawdę trzeba było się postarać. Co bym zaczął robić, sobie to produkować, te dywizje. A pytanie jest takie, czy mam już lepszy template. Mam już wtedy. Nie pamiętam, kiedy... Dokładny był moment, kiedy ten lepszy template dostałem. Okej. Okay. Teraz mają wojnę tam. Rosja zaatakowała Turkestan, ale nas to na razie nie powinno obchodzić. Ponieważ nie możemy nawet zrobić tamtego, tamtej, że tak powiem, celu narodowego. To, co w głównej mierze zrobiłem źle, to że najpierw dołączyłem do Japonii. Ona nieco wspomogła mnie, ale dosłownie nieco. A później mnie wywaliła, nawet nie wiem dlaczego. Więc tym razem pójdę w stronę Rosji i zobaczymy, czy się nam coś uda zmienić. Tutaj produkcja karabinów jest już lepsza, ale nadal te karabiny są słabe. To, co robimy, to oczywiście wysyłamy tutaj agenta i sobie włączmy to. Okej. Dlaczego nie mogliśmy przyjąć tamtych ochotników? Czy możemy to zrobić? Może jednak spróbujmy tutaj porobić. No i tak naprawdę w głównej mierze powinniśmy się bronić. Bo więcej nie mamy szans osiągnąć. To jest trochę... Trochę, że tak powiem, nudne z tego względu, że... Żeby tutaj to wykonać, to jest wykonalne. Tylko, że trzeba po prostu czekać. I... Albo się zrobi takie sikomo, że może jakoś się przejdzie, tutaj będzie się stało, bo tak naprawdę trzeba mieć kontrolę nad tym. No ale... Słabo. Ogólnie patrzyłem sobie, jak to wygląda. To tutaj część oczywiście regionów możemy przejąć sobie. Ale powiem szczerze, Już to mamy, to szybko zacznijmy robić. Okej. Okay. Więc teraz to, co musimy robić, to jak mówiłem, czekamy. Jeżeli możemy zrobić coś takiego, to oczywiście, że zrobimy. Wiem, że wyjdziemy za rzekę, ale... Ale... To jest takie ryzyko zawodowe. Dobra, zwiększmy sobie. To jest najlepsze, że nie sięgamy nawet naszych prowincji. Okej. Cofajcie się, przytrzymujcie ich. Okej. I w takim razie... Oni mają zbyt długie, więc... Że tak powiem, niech się wycofają. Ale my tutaj będziemy spróbujemy nieco powstrzymać, podtrzymać. Nie wiem, cokolwiek zrobić, żeby ich powkurzać. Okej, okay, Afganistan na świecie. Oczywiście, że nie dołączamy do frakcji, bo on niepotrzebny jest. Patrzymy na północ. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Popatrzeć sobie nieco na północ i pomyśleć, co zrobiliśmy źle. Ale w międzyczasie po prostu pobronić się tutaj najlepiej. To, co jest najlepsze do zrobienia, to ukończenie tego. Zdobycie Urgola i później poczekanie, jak ten... Jak oni nieco zostaną, że tak powiem, poharatani, żeby dołączyć dosłownie na koniec wojny. Okej, udało nam się już tutaj przejść, więc może by się nam udało zaatakować tych. Coś zrobić? Nie. Nasze dywizje są zbyt słabe. Jeżeli chodzi o produkcję, no to karabiny są nawet w miarę. No oczywiście oni mają lepsze karabiny, wiadomo. Ale my z czasem też sobie porobimy lepsze. Nie wiem, po co robimy to, jeżeli tak koniec końców ich będziemy chcieli zniszczyć. A więc możemy tutaj stać. Tak, chcemy waszych ochotników z powrotem, oni akurat byli dobrzy.
Większość tutaj, że tak powiem, eventów naprawdę nie jest związana z wojną, to jest jakieś takie, że powtarzające się eventy. Więc aż tak bardzo tego, aż tak bardzo na tym się nie zajmuję. Okej, okay, lepsza produkcja to może tutaj zrobimy. Zrobimy sobie o tych. A nawet, nie wiem, to jest z czasem się dostaje, to naprawdę jest ważne. Okej, okay. Zrobimy to. I co kolejne powinniśmy zrobić? To zrobimy. Tutaj mamy słabą organizację. Jakbyśmy przejęli tych, to by było, mielibyśmy połączenie. Ale możemy zrobić o tak. I dosłownie wybudować sobie tory. Może weźmy sobie jednak. Jedna fabryka nie zmieni nam aż tak bardzo. Okej, okay, w takim razie możemy spróbować tych zaatakować. Bo oni są najbardziej wkurzający. Okej, okay, Kanadyjczyk został przyjęty. Teraz jest pytanie, czy nam się to uda zrobić, bo chciałem, żeby oczywiście Niemcy nam wspomogli w tej walce, ale Niemcy to aż tak bardzo nas nie wspomagają. Okej, okay, atak na to, ale oczywiście nie obchodzi nas to. Okej, okay, bypassujemy i robimy to. Ale realnie, tak powiem, ono będzie miało sens, gdy my będziemy mieć event, bo wtedy event wysyła to do Rosji. Więc, tak powiem, to nie ma sensu obecnie, to ma sens dopiero, gdy my wyślemy. Więc nawet nie muszę się zbytnio martwić tym. Dobra. Super, zaatakowałem to dlatego, że Niemcy to atakowali, a teraz Niemcy nie chcą tego atakować. Dobra. Niemcy. Hop. Atakujcie to. Okej, okay, wysyłamy to tu. I pytanie jest, czy nie możemy sobie na przykład jeszcze jednej dywizji tej dołożyć. Jeżeli tak szybko to robicie, to może trzy już dywizje róbcie naraz. Nawet nie wiem, skąd oni artę mają. Od naszych sojuszników. Wow, udało nam się popchnąć to. To jest ciekawe. Okej, okay, więc tak, zapisuję sobie. Jeżeli się nie zgodzą, to ja będę po prostu sobie co chwila to po prostu włączał z powrotem, bo dosłownie, jeżeli się nie zgodzą, to my będziemy mieć kilkanaście lat, będziemy stać i nic nie robić. I to jest najgorsze. Okej, okay, tutaj stoimy ładnie. Tak, tutaj oczywiście jest kolejna wojna. O, ci. Oni tutaj zaatakowali. Okej, dobra. To się zmienia postać rzeczy, że tak powiem. My zaatakujemy tych. Okej. Rosjanie się zgodzili. Nice. Nice, Rosjanie się zgodzili. Szczerze, możemy sobie to cofnąć. Dajcie, żebym tylko sobie zrobił save'a na wszelki wypadek. Żeby nie było takie, że muszę coś sobie zmienić. I teraz... I teraz możemy w sumie dołączyć do ich frakcji. W skrócie. Ale zobaczymy oczywiście. Tutaj wypowiedzieli wojnę Filipinom. My chcemy pokonać tych, ale widzę, że nie idzie kompletnie. Turkestan, pan. A ja chciałem to przejąć. Niech to.
tutaj takie, że tak powiem, część tych. Ale Rosja nam później odda, jeżeli dołączymy do frakcji, więc. Okej, widzę, że nas biją mocno na tych terenach. Wiem, to jest moja wina. Po prostu. Że ich tutaj właśnie tak wyszło, dobra. Ale możemy tutaj zaprosić Rosję. To oczywiście, że zapraszamy. Za 15. Za 15 dni Rosja wyjdzie i dosłownie wspomoże nas w tej wojnie. Jak mówiłem, jako że to jest White Peace, to dosłownie może się skończyć na tym, że nawet nie będziemy mieć później wojen. Więc to jest fajne. Okej. Okay. I bardzo chętnie bym chciał, żebyście dołączyli do mojej wojny. To jest bardzo fajna wojna. Dołączajcie do niej. Czekam na te dywizje rosyjskie, które jadą mi pomóc. Nice. W ogóle czy w powietrzu nas nieco wspomogą, to było fajnie. O, wspomagają nas w powietrzu. Nice. Okej, okay, zbypasowaliśmy, dlatego że tutaj nie ma nic. Wydaje mi się, że to jest tak zepsute jeszcze. Muszę to naprawić, że Tybet miał z nami wojnę, mogliśmy im wysłać broń. Okej, okay, nie powiem szczerze, trochę się wrąbaliście. Trochę bardzo się wrąbaliście. Byłoby śmiesznie, gdyby oni przejęli Delhi i nie możemy z nimi zrobić White Peace'a później. Okej. Okay. Więc spróbujmy na Mega Easy. Polega na tym, że po prostu Rosjanie mają wesprzeć nasze ataki. Nice. Nie powiem, to jest proste, kiedy wielkie mocarstwo z północy może nas pomóc. Nie powiem, oczywiście słabo jest z wyposażeniem, ale z czasem powinniśmy sobie poradzić z tym. Okej, okay, tutaj możemy sobie coś dać. Mamy tutaj Breakthrough Reconnaissance Organization dane. Ej, podoba mi się, że jest kompletnie zepsuli portrety, przez co jest Wilhelmina. O. Dobra. Filipiny skapitulowały. Ja tutaj sobie weźmy nieco tego. I... Jak to wygląda? No teraz nas tutaj bronią, ale... Jak sami widzicie, od południa bardzo, ale to bardzo tutaj jest, że tak powiem, pewien atak. Dobra, czy my tracimy bardzo dużo? Aż tak dużo nie tracimy, ale chodzi o to, żebyśmy się wreszcie przebili. Dobra, zamieńcie sobie te dywizje na Royal Guard. Może ktoś nam Landlisa wejdzie. O nie! Z wybuchni. Tylko nie to. Middle Afrika wybuchła. To zawsze jest źle, bo wtedy jest strasznie dużo powiadomień. No jak to wygląda? Że tak powiem, czasami dobrze, czasami źle. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy na samym końcu wygrywali. Okay, ten gościu był do Division Defense. Ja bym sobie zmienił jakiegoś... Na tego bym sobie zmienił. No, widzę, że w niektórych miejscach udaje nam się przebić. Okej, okay, Osmanowie, to jest, też jest fajne. Możemy zaatakować z pomocą Osmanów i zaatakować Persję od tyłu, więc jak to się stanie, to dosłownie też w sumie darmowa ziemia, bo mamy Rosjan po swojej stronie. O, już się bałem, że Rosjanów już nie mam po swojej stronie, bo zniknęli. Dobra, ale
Kurde, my popychamy, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Są tutaj jakieś dywizje rosyjskie? Tak powiem. Okej, okay. Oczywiście dużo niepotrzebnych eventów. Nie, większość tego co atakujemy to Rosjan nie widzę, dziwne. A, bo zapewne mają zbyt długie nazwy. Dobra, ale udaje nam się nieco popchnąć tego, wreszcie nieco popychamy tych. No i nie powiem, byłoby fajnie gdyby tamtych, może było nieco. Żeby tutaj przed nimi pójść, ale nie da się. Kurde, szkoda. Dobra, ale widzę, że tak naprawdę oni muszą używać Last Standa, żeby się przed nami bronić. Więc tak naprawdę... Nie, to my musimy kontrolować Afganistan, więc... No, Afganistan Delhi, więc... że tak powiem, trochę mech. Tutaj widzę, że się... Dobra. Widzę, że Budapeszt się nieco... Budapeszt, tutaj coś dziwnego się dzieje. W ogóle Czechosłowacja powstała i... Tyle. O nie, wypchnęli nas stąd. Ale nie powiem... My tracimy... Nie aż tak dużo, ale... Chcę sobie wreszcie ich wypchnąć, bo... Jak ich wypchniemy, to będzie fajnie. Tylko muszę mieć 5% kapitulacji. Oho. Dobra, więc zróbmy sobie to, bo to wtedy nam bardzo szybko da do tego, co później będziemy chcieli sobie zrobić. My tutaj widzę, że pokonujemy kolejną rzekę. Okej. Dwie dywizje, bardzo chętnie. O, jakiś medal dostałeś. Ale nie możemy ci dać, bo nie mamy polityka power. Gdzie ona zniknęła? Minus 12. Bandy. Tak. A, bo coś robimy. I teraz przez to nie możemy mieć political power. Jak to wygląda? No, część jest zielony, no ale na południu przez to, że oni mają lepsze dywizje od nas, no to pokonują to. Myślę, że część pakistańska będzie dla nas. Ogólnie ostatnio sobie tam oglądałem program na temat Pakistanu i tam było powiedziane, że w sumie Pakistan to jest jedno z takich sztucznie stworzonych państw, ponieważ tak naprawdę tam jest o wiele więcej państw w sobie. Ale gdyby byli rozdzieleni, no to wiadomo, że Hindusi zapewne by postanowili przejąć tamte tereny, więc więc zostawili. O! Miasto, które przestaliśmy kontrolować, teraz jest stolicą. Bardzo byłoby źle, gdybyśmy ją przyjęli znowu. Oraz mamy bardzo duży deficyt broni. Ale to w sumie się spodziewałem. Coś tam było, ale nie wiem co to było. Więc Delhi powoli pada. W ogóle wszystkie porty im przyjęliśmy, więc wszyscy tutaj będą cierpieć. I chyba prawie już mamy przejęte wszystkie takie ważne punkty. No i jeżeli tutaj im ten wężyk cały, po pierwsze odcięliśmy ich od porta, a po drugie odcięliśmy ich w ogóle, no to... dlaczego tutaj przyjęli? Okej. Bardzo chętnie wezmę sobie dywizję z Ukrainy. To jest naprawdę znakomite dywizje, nie powiem. Najlepsze dywizje świata. A tak naprawdę to muszę po prostu... Nawet nie muszę. Tak. Po prostu dołączcie do rozkazu i tyle. Okej, widzę, że tutaj są część rozkazów, które po prostu nic nie robią, bo stoją na granicy z tym. Znaczy, że i tak później będziemy z nimi walczyć, ale potrzebujemy
nieco lepszej, że tak powiem, obecnie strategii. Okej, przejmujemy. To mi się podoba, bo wtedy ekwipunek zostajemy. Więc możemy na maksymalne agresywnie. I zostali pokonani. Nice, nice, nice. Więc tak, pierwsze co? Nie mają marynarki. Okej. Więc tak, my przejmujemy to. To się nam należy. To też możemy w sumie przejąć. To. A resztę dostanie oczywiście oni, bo oni resztę zdobyli. I bum. I pytanie jest takie, czy mogę już zrobić dosłownie to. Nie. To nie fajnie. Ale możemy zrobić to. I dosłownie zaatakować. Dosłownie zaatakować ich tu. Teraz zgaduję, że musimy poczekać na event, który się odpali, jeżeli ich nie będzie. Nie wiem, czy tak istnieje realnie. Bo jeżeli nie istnieje, no to trochę słabo. Jeżeli istnieje, to będzie fajne. Tak naprawdę nie wiem, czy flaga polegająca na tym, że wiecie, że koniec wojny to jest jakaś ważna flaga. Co najwyżej mógłbym zawsze ją odpalić event. Zapewne to zrobię, bo w innym razie to raczej się nam nie uda. Widzę, że wojna się zakończyła, a my nadal możemy ich zaatakować. Ciekawe. Dobra. Ale myślę, że na tym zakończymy. W kolejnym odcinku zaatakujemy Persję i wiem, że to jest w sumie głupia decyzja, ale tak bywa. I to jest głupia też decyzja, dlatego że nasze dywizje w ogóle nie są na ich granicy. Okej. Więc mamy 9 dni, żeby cała moja armia, która stała tutaj, żeby wreszcie poszła na granicę. No i jakoś się uda. Więc był Bawi Trechol. No to cześć.